Grupa B Champions League Kids, czyli Rybnicka Akademia Piłkarska, AP Champions Orzesze, Górnik Radlin 2012, a także AP LKS Górki Śląskie. Pierwszy pojedynek to Rybnicka Akademia Piłkarska kontra AP Champions Orzesze. Jedyna bramka tego spotkania padła za sprawą Kajetana Dyczki, który zapewnił swojej drużynie 3 punkty. Rybnicka Akademia Piłkarska w końcówce mogła jeszcze wyrównać, ale graczom z Orzesza dopisało szczęście. W drugim meczu Górnik Radlin 2012 zagrał z AP LKS Górki Śląskie. Na prowadzenie w tym meczu wychodzi Górnik Radlin, a do siatki sprytnym strzałem trafia Oskar Skiba. Do wyrównania doprowadza Sebastian Dudacy i ten sam zawodnik wyprowadził także LKS Górki Śląskie na prowadzenie 2-1. Ostatnie słowo należało jednak do Oskara Skiby, który ustalił tym samym wynik meczu na 2-2. W trzecim pojedynku AP Champions Orzesze grało z Górnikiem Radlin. Do bramki w tym spotkaniu trafiali tylko gracze z Orzesza. Najpierw bramkę na 1-0 strzelił Piotr Szombara. Na 2-0 podwyższył Wiktor Bartniczek. Trzecia bramka to gol autorstwa Pawła Matyska. Trafienie na 4-0 autorstwa Kajetana Dyczki. Piątą bramkę dokłada Filip Brząkalik. Gol numer 6 to Kajetan Dyczka. Siódme trafienie autorstwa Pawła Matyska. A ósmą, ostatnią bramkę w tym meczu strzelił Kajetan Dyczka. Rybnicka Akademia Piłkarska, AP LKS Górki Śląskie. Pierwsza bramka to gol autorstwa Kacpra Lacha z Rybnickiej Akademii Piłkarskiej. Na 2-0 podwyższa Filip Grelo. Ten sam zawodnik strzela także bramkę numer 3. A czwarte trafienie dla Rafu zdobywa Marek Bartosz. W końcówce honorowe trafienie dla Górek Śląskich zalicza Antoni Muzelani. Rybnicka Akademia Piłkarska, Górnik Radlin 2012. Pierwsza bramka tego spotkania pada po golu autorstwa Marka Bartosza i to Rybnicka Akademia Piłkarska wychodzi na prowadzenie. Na 2-0 podwyższa Filip Grelo.
Trzecia bramka to gol autorstwa Kacpra Lacha. A czwarta, ostatnia bramka w tym pojedynku to trafienie autorstwa Jakuba Leśnego. Kolejny mecz, czyli AP Champions Orzesze, AP LKS Górki Śląskie. Na 1-0 wychodzą gracze z Orzesza, a do bramki trafia Paweł Matysek. Do wyrównania doprowadza Sebastian Dudacy. Ale trzy ostatnie bramki to już gole autorstwa graczy z Orzesza. Najpierw na 2-1 trafia Wiktor Bartniczek. Na 3-1 trafienie zalicza Kajetan Dyczka. A czwartą bramkę ustalającą wynik meczu na 4-1 zdobywa Hubert Malcher. Grupę wygrywa zatem AP Champions Orzesze z kompletem punktów. Na drugim miejscu Rybnicka Akademia Piłkarska, trzecia lokata dla AP LKS Górki Śląskie, czwarta lokata dla Górnik Radlin 2012.